Witam. Nie mam pióra i już mam pióro. Pióro poręczne, czyli takie, które można schować w ręce. To Sailor, kolejny Sailor, którego prezentuję w swoim cyklu. Ten jest najmniejszy z Sailorów, jakie do tej pory miałem w ręce i mogłem wypróbować. Sailor Slim Mini. Skówka tradycyjnie sailorowska niczym się nie różni od tych pozostałych skówek. Na pierścieniu nazwa, kraj pochodzenia, no i klips taki sam. Natomiast koniec drugi już jest trochę inny, bardzo krótki i na tym zakończeniu widzimy gwint. Z dołu wykończenie na płasko. Bez żadnych ozdób, natomiast na górze mamy kotwicę, czyli symbol marki Sailor. No i klips od góry, tutaj tak widzimy. W tym modelu 14-karatowa złota stalówka w kolorze chromu, czy stalowy, czy jak tam kto woli. Spływak nacinany plastikowy prawdopodobnie. Bardzo cienkie nacięcia. No i tak to pióro wygląda, jak już powiedziałem, w całości bardzo małe. Taki trochę karzełek się to wydaje. Po odkręceniu skówki jest jeszcze mniejsze, praktycznie wpada mi do dłoni, jak je trzymam. Ta końcówka ledwo tutaj opiera się na dłoni. A jak trzymam w miejscu, w którym zwykle trzymam, no to już ono jest za krótkie. Zakręcamy skówkę właśnie na tym gwincie i voilà, mamy pełnowymiarowe pióro, które dobrze jest wyważone, nie ciągnie do tyłu, bardzo wygodnie się nim pisze i to cała tajemnica tego małego modelu. Za pomocą jednego gwintu mamy problem rozwiązany. Jest ono tak małe, że nie pasują do niego konwertery, pod warunkiem, że się je odpowiednio do tego przygotuje. Czyli skróci to pokrętło o ten centymetr z hakiem, aby mogło się to zmieścić w tym skróconym korpusie. Oczywiście naboje są tak długie wystarczająco, że nie trzeba ich przycinać i zaklejać. Natomiast Sailor nie przewidywał chyba konwertera do tego modelu, nie wypuścił, nie słyszałem o krótkim konwerterze. Oto trzy Sailory, które w tym momencie mam: Slim Mini, Slim zwykły w środku i Large powyżej. Bez skówek wyglądają tak. Ten Slim Mini na samym dole to jest zupełnie króciutkie pióro. Natomiast przy założeniu wszystkich trzech skówek te różnice w długości już nie są takie duże. Jeszcze porównanie z Duofoldem Centennialem, Parkerem Sonetem, Lamy Safari, Pelikanem 140. Widać, że to nawet od Pelikana 140 jest krótsze, natomiast z założoną skówką z tyłu już widać, że praktycznie jest takiej samej długości jak Pelikan 140 ze skówką, mimo że Pelikan 140 jest znacznie dłuższy. No i teraz porównanie tych obu slimów, które pasują skówki jeden na drugi, bo skówki są tych samych rozmiarów, korpusy tylko się różnią, w związku z tym mając dwa takie pióra możemy sobie pozamieniać skówki i tworzymy dość dziwaczną kolorystykę. 10,5 cm ma pióro z założoną skówką, natomiast bez skówki ma 9 cm i 3 mm, a z założoną skówką zakręconą z tyłu ma 13,7 mm. Waży 19 gramów z tym konwerterem w środku, więc też niewiele. Czas na wypróbowanie tej stalówki, chociaż mnie stalówki Sailora są bardzo dobrze znane. Tutaj jest Hard F, czyli twarda F-ka. Nie wyczułam, żeby ona była mocno twarda, ale inni na pewno wyczują. Nie można tutaj specjalnie dużo wycisnąć przy dociśnięciu i tu się właśnie ta twardość okazuje. Jest to taka nie za specjalnie cienka F-ka jak na Sailora, ale też nie przeraźliwie gruba. Troszkę grubsza F-ka niż mi się zwykle trafiały w Sailorach.
odwróconą stroną stalówki można pisać, chociaż ciut drapie musiałbym podszlifować, ale pióro nie jest moje, więc tego nie zrobię. No i tak wygląda ten krótki przewodnik po Sailorze Mini Slim. Mam nadzieję, że się pióro spodobało, bo mnie tak, chociaż ja własnego tego modelu nie posiadam. Dziękuję za uwagę.